Środa, 17 kwietnia, Rafał Dziewięcki, dobry wieczór. Zapraszam do obejrzenia Teledziennika, który rozpoczynamy od skrótu najważniejszych informacji dnia. Związkowcy z Solidarności protestują przeciwko spadkowi płac oraz niskim nakładom na utrzymanie placówek służby zdrowia. W Radomiu nie ma instytucji, która zajęłaby się chorym człowiekiem, byłym narkomanem. Związek Zawodowy Solidarność zbiera wśród pracowników Służby Zdrowia Województwa Radomskiego podpisy popierające podjęcie akcji protestacyjnej. Gdyby rząd nie spełnił stawianych postulatów, nie wykluczono rozpoczęcia strajku. Solidarność zarzuca stronie rządowej złamanie porozumień płacowych z ubiegłego roku. Związkowcy żądają zwiększenia tegorocznej podwyżki płac oraz przekazania z budżetu państwa dodatkowych środków na uregulowanie zaległych wypłat dodatków nocnych za dyżury lekarskie. Wśród postulatów jest też zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną. Związkowcy twierdzą, że ciągle pogłębia się degradacja finansowa zarówno pracowników, jak też placówek służby zdrowia. Akcja protestacyjna została ogłoszona 12 kwietnia. I będziemy kontynuować akcję przez najbliższe miesiące, aż do momentu uzyskania pozytywnych przez nas wyników. Głównym partnerem, z którym Solidarność chce prowadzić negocjacje, będzie wojewoda. Nie wiadomo jeszcze, jakie formy przybierze akcja protestacyjna, ale nie wykluczono podjęcia strajku. W Radomiu nie ma instytucji, która zajęłaby się poważnie chorym mężczyzną, byłym narkomanem. Po naszej interwencji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadeklarował jedynie ciepłe posiłki oraz naprawienie drzwi w zdewastowanym mieszkaniu. 40-letni mężczyzna mieszkający w bloku przy ulicy Kościuszki od kilku dni znajduje się w bardzo ciężkim stanie. Mężczyzna nie może się poruszać o własnych siłach. Ma okaleczoną twarz, opuchnięte nogi. Całymi dniami siedzi na podłodze, a gdy chce zmienić miejsce, musi czołgać się. On pełza, on nie chodzi, tylko pełza, bo on nie ma siły na tych nogach stanąć. Mi się wydaje, że on się chyba porozbijał, jak chciał zejść. No bo ktoś tam wejdzie do niego, tam nikt nie wejdzie. Lekarz przyjechał i tu leżał jeden. Ja byłem 100% przekonany, że on zmarł. No ale lekarka go zbadała, mówi, nie żyje. No to wzięli go za nogi, mnie to weźcie tutaj, bo tu leży. No to go wzięli za nogi i wyciągnęli tutaj, o tu do windy. Tak zrobili. I pojechali. Sąsiedzi twierdzą, że mężczyzna przez kilkanaście lat brał narkotyki. Teraz jest już w takim stanie, że nie potrafi wykonać najprostszych czynności. Nie może nawet mówić, wydaje niezrozumiałe dźwięki. Budzę się, bo mnie ktoś stukanie, wali do drzwi, no czego odchodzi, no prosi o coś. Prosi o takie, że albo ja go na przykład nie rozumiem, co on mówi. No nie rozumiem. Tak, coś tam bełkocze, to ja go nie rozumiem. Choćbym mu nawet chciał coś podać, to ja nie wiem. Po naszej interwencji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązał się zapewnić mężczyźnie jeden gorący posiłek w ciągu dnia. Dyrektor stwierdził, że nie ma możliwości umieszczenia go w odpowiednim ośrodku. Prokuratura zaskarżyła decyzję Sądu Rejonowego w Radomiu o niezastosowaniu aresztu tymczasowego wobec Mariana Nowaka, byłego oficera Urzędu Bezpieczeństwa, oskarżonego o bicie i torturowanie więźniów w latach 40. Po ogłoszeniu wyroku wobec Mariana Nowaka nie zastosowano tymczasowego aresztowania. Sąd Wojewódzki uchylił decyzję Sądu Rejonowego i skierował wniosek do ponownego rozpatrzenia. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Lekarskiej o stanie zdrowia skazanego. Francuska firma Continent zainteresowana jest budową supermarketu w Radomiu. Wstępne rozmowy prowadzone były dziś w Urzędzie Wojewódzkim w obecności wicewojewody Zbigniewa Gołąbka. Francuzi zainteresowani są terenem o powierzchni do 3000 m2 położonym w atrakcyjnych dla handlu rejonach miasta. Otrzymali propozycję budowy obiektu przy ulicy Świerkowej lub obok byłej spółdzielni Spoiwo przy ulicy Warszawskiej. W rachubę wchodzi ponadto sprzedanie firmie pawilonu Stawki przy ulicy Osiedlowej, a także terenów obok dworca PKP. Po obejrzeniu proponowanych miejsc lokalizacji supermarketu przedstawiciele Kontynentu zapowiedzieli złożenie oferty i ewentualne przystąpienie do przetargu na wybrany teren. 12 chorążych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie rozpoczęło dziś szkolenia na lotnisku wojskowym w Sadkowie. Loty szkoleniowe potrwają do października.
12 chorążych drugiego rocznika z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie przyjechało na lotnisko w Sadkowie na sezonowe loty szkoleniowe. W Dęblinie nie ma warunków, aby wszyscy kadeci mogli tam ćwiczyć. Część z nich wyjechała do Białej Podlaskiej, część do Radomia, a część do Nowego Miasta, gdzie szkolenia odbywać się będą na śmigłowcach. Młodzi piloci przyjechali do Radomia już po raz drugi. No już w zeszłym roku lataliśmy tutaj w Radomiu, również mi się udało wylecieć samodzielnie. W tym roku no myślę, że będzie lepiej. W zeszłym roku trochę z programem było słabo, a w tym roku myślę, że więcej nalatam, także pozytywne ogólne nastawienie. Plan lotów przewiduje dla każdego pilota 100 godzin w powietrzu plus 25 z instruktorem. Dziennie młodzi lotnicy będą odbywać 3 15-minutowe loty szkoleniowe. Przebudowa ulicy Wernera, która miała zakończyć się w maju, potrwa prawdopodobnie do lipca lub sierpnia. Z uwagi na to, że roboty są prowadzone bez zamykania ruchu, kierowcy powinni jeździć tędy szczególnie ostrożnie. Przebudowany zostanie fragment ulicy od skrzyżowania z ulicą Szarych Szeregów do skrzyżowania z ulicą Malczewskiego. Dojazd do ulicy Malczewskiego zostanie całkowicie zmieniony. Ulica Wernera zostanie przesunięta w prawo, w związku z czym samochody nie będą musiały omijać wysepki dzielącej istniejące tutaj dwie jezdnie. Wydzielony zostanie również oddzielny pas do wykonywania prawoskrętu. W planach jest też modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wymiana sygnalizacji świetlnej. Ułożone zostaną nowe chodniki. Pracownicy firmy wykonującej przebudowę rozpoczęli roboty w tym roku dopiero z początkiem kwietnia, kiedy rozmarzł grunt. Tym samym spaliły na panewce plany zakończenia prac w końcu maja. Przebudowa zakończy się prawdopodobnie w sierpniu, choć możliwe jest skrócenie tego terminu o miesiąc. Do tego czasu, jeżdżąc ulicą Wernera, należy zachować szczególną ostrożność. Częstym widokiem są samochody rozpędzane przez kierowców do 70-80 km na godzinę, mimo ustawionych znaków ograniczających prędkość do 30 km. Przy utrudnieniach wynikających z prowadzonych prac o wypadek nie trudno. Tym bardziej, że tuż za zakrętem przez jezdnię przechodzą piesi, zasłonięci często przez ciężarówki, koparki i bariery. Przedstawiciele garbarzy i przetwórców skór spotkali się w Warszawie na ogólnopolskiej konferencji branży garbarsko-skórzanej. Omówiono bieżącą sytuację produkcyjno-ekonomiczną i legislacyjną tej gałęzi gospodarki narodowej. Wśród postulatów zgłoszonych pod adresem obecnych na spotkaniu przedstawicieli zainteresowanych resortów oraz parlamentarzystów znalazły się m.in. utrzymanie ustalonego wcześniej kontyngentu wywozowego skór oraz zaostrzenie kontroli importu odpadów skórzanych. Organizatorem narady była Polska Izba Gospodarcza Garbarzy w Radomiu. Grupa nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Lińcu przebywa w Radomiu. Austriacy chcą zapraszać polskich uczniów na praktyki zawodowe. Współpraca Hubala i Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego ze Szkołą Zawodową w Lińcu trwa od roku. Poprzednio grupa uczniów i nauczycieli z Radomia była z wizytą w Austrii. Mieli okazję zapoznać się z tamtejszym systemem szkolenia zawodowego. Od poniedziałku przebywa w Radomiu grupa 3 nauczycieli i 2 uczniów ze szkoły w Lińcu. Przyjechaliśmy z Lińcu w Austrii. Jesteśmy przedstawicielami jednej ze szkół zawodowych. Nasza specjalność to stolarstwo i budowa jachtów. Austriacy chcą poznać nasz system nauczania. Odwiedzają szkoły zawodowe w Radomiu oraz szkoły o profilu drzewnym w Garbatce. Chcą współpracować z placówkami oświaty i pomóc szkołom w podniesieniu poziomu nauczania. W ramach tej współpracy uczniowie z Radomia mogliby wyjeżdżać na szkolenia np. z zakresu mechaniki, lakiernictwa, blacharstwa, gastronomii czy hotelarstwa. Chcielibyśmy gościć u siebie polskich uczniów, którzy zapoznawaliby się z naszym programem zajęć i programem nauki praktycznej. Nie wiadomo jeszcze, czy w ramach wymiany uczniowie z Austrii będą przyjeżdżać do Radomia, aby odbyć praktyki zawodowe. Kilkaset ról w teatrach Gniezna, Częstochowy, Wrocławia i Opola. Od 7 lat w Radomskim Teatrze Powszechnym. Anna Ramza obchodzi jubileusz 30-lecia pracy scenicznej. Anna Ramza jest krakowianką. W Krakowie ukończyła liceum muzyczne i Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Zanim zdobyła dyplom aktorski, była nauczycielką gry na fortepianie. Zadebiutowała rolą Klary we Fredrowskiej Zemście. W Gnieźnieńskim Teatrze w roku 65. Później grała na scenach opolskich i wrocławskich.
Najdłużej, bo 13 lat, występowała przed częstochowską publicznością. Do Radomia przyjechała w roku 1989. Pamiętamy ją jako Lady Milton ze sztuki Ta albo Żadna, Herodową z Pastorałki Schillera, Marię z Obrzędu Karola Wojtyły, Babcię z Tanga Mrożka i George Sand z monodramu Uwielbiam Pana. Grała też w przedstawieniach muzycznych i kabaretowych. Jest aktorką inteligentną, wszechstronną i lubianą przez radomską publiczność. Proszę Państwa, po 30 latach pracy w teatrach dramatycznych mogę stwierdzić, że w tym zawodzie liczy się talent, względnie zdolności, praca i szczęście. A procentowo to chyba według mnie najbardziej, najwięcej to szczęście. 50 chyba procent szczęścia, jeżeli się ma. 25% pracy i zdolności. Klub Środowisk Twórczych Łaźnia przygotował benefis Anny Ramzy. Impreza odbędzie się w przyszły piątek, 26 kwietnia. My już dziś składamy artystce życzenia dalszych sukcesów, zagrania wymarzonych ról i szczęścia w życiu osobistym. Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa zaprasza na spektakl dla dzieci pod tytułem Zajączkowe Niespodzianki. Spektakl odbędzie się 25 kwietnia. Pierwsze przedstawienie rozpocznie się o 8.30, następne o 10.00. Rezerwacja biletów pod numerem telefonu 255-84. Czas na informacje sportowe, które przygotował i przedstawi Piotr Szprandałowicz. Witam Państwa. W najbliższy poniedziałek inauguruje rozgrywki Amatorska Liga Piłkarska. Patronat nad rywalizacją piłkarzy amatorów przyjęły Dziennik Radomski i Telewizja Dami. Do udziału w tegorocznej trzeciej już edycji rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłkarskiej organizowanych przez Sekcję Sportu i Rekreacji Fabryki Łączników zgłosiło się 21 drużyn. Rywalizacja toczyć się będzie systemem każdy z każdym w jednej grupie i potrwa do października. Podobnie jak przed rokiem miejscem zmagań piłkarzy amatorów będzie boisko Wojskowego Klubu Sportowego Czarni przy ulicy Struga, gdzie w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach popołudniowych rozgrywane będą dwa lub trzy spotkania. Zawody poprowadzi na zmianę dwójka radomskich arbitrów Andrzej Pluta i Stanisław Grzyb. Do faworytów rozgrywek należeć będą dotychczasowi ich triumfatorzy Galant, zwycięzca pierwszej edycji oraz broniący miana najlepszego zespołu Garbex. Inaugurację Amatorskiej Ligi Piłkarskiej zaplanowano na najbliższy poniedziałek. Patronat nad rozgrywkami przyjęły Dziennik Radomski i Telewizja Dami. Przypominamy najważniejsze informacje dnia. Związkowcy z Solidarności protestują przeciwko spadkowi płac oraz niskim nakładom na utrzymanie placówek służby zdrowia. W Radomiu nie ma instytucji, która zajęłaby się chorym człowiekiem, byłym narkomanem. I to już wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Na następny Teledziennik zapraszam jutro o zwykłych porach. Do zobaczenia.